Ja tutaj mam pytanie od internautów, bo nasza debata idzie na żywo w internecie. Internauci też się dopytują, dobijają, żeby zadać pytanie, więc jedno z takich, tu pan Krzysztof wywołał ZGK, chyba ktoś podchwycił. I pytanie, czy ZGK oraz ZBM funkcjonują prawidłowo? Zakłada, że nie, bo dopytuje. Jeśli nie, to czy macie państwo pomysł na zmiany w ich funkcjonowaniu? Pytanie do wszystkich państwa. Szanowni Państwo, jeśli chodzi o nasze dwie spółki miejskie, może bardziej się odniosę do ZGK, bo tam wiele razy z panem prezesem toczyłem walki i dyskusje na temat pierwszej gospodarki śmieciowej, której, jeśli Państwo pamiętacie, po tej w rewolucji w 2013 roku, gdzie po prostu było kosztem się. No i się okazało, że ZGK w ciągu pół roku wygenerowało bodajże 700 tysięcy straty, a prywatny ten oczywiście był do przodu, tak? Więc to już co świadczy o samym zarządzaniu. No bo tak samo mówię, jeśli chodzi o szukanie dofinansowania choćby do wymiany taboru autobusowego, tak? No nic się w tym sensie nie dzieje. Pan prezes został wybrany w drodze konkursu też, tak? Panie burmistrzu, o ile pamiętam, 4 lata temu? No 3 może. Tak, w 2015 roku, więc na okres 5 lat? 5 lat, więc jeszcze rok na pewno pan prezes będzie... To nie jest powiedziane, że będzie. Jest rada nadzorcza, która też może go oczywiście go odwołać. To podlega burmistrzowi. Bo niestety tu pan burmistrz jest... W 100% właścicielem, jeśli chodzi o spółki miejskie, czyli z wyjątkiem jest spółka, to jesteśmy współwłaścicielami, czyli Energetyka Cieszyńska i Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej. Tam chyba mamy, jeśli chodzi o głosy, większość. Więc jeśli chodzi, ZGK no niestety działa jak działa, no to od lat toczą się wojny i spory. My jako Rada wielokrotnie interweniowaliśmy, wielokrotnie zgłaszaliśmy, zresztą co roku na Radzie jest sprawozdanie z działalności spółek, no i właściwie podnosimy ciągle te same problemy. No, trzeba jeszcze z drugiej strony powiedzieć, że niestety transport publiczny no, nigdzie nie przynosi dochodu i niestety go dość mocno dofinansowujemy, tak? Więc myślę, że skoro mamy takie prawo, że dokładamy do niego bodajże 2 miliony ponad, 3 już prawie, to powinniśmy też wymagać jakichś jakby w lepszych usług. Dziękuję. Pewno tak fachowo nie odpowiem, dlatego że nie jestem samorządowcem i tylko tyle, ile mogę przeanalizować papiery dostępne i też ten czas jest jaki jest, to na miarę tego odpowiem. Tym, co zamieściliśmy też w swoim programie. Jeżeli uznaję, że jakość życia jest dla nas najważniejsza i na tą jakość życia składa się praca zarówno ZGK, jak MZD, jak wszystkich instytucji miejskich, to trzeba po prostu zadbać o to, żeby one odpowiadały na te nasze potrzeby. Takimi elementami, przez które czyta się jakość miasta, ocenia, określa, jaka jest ta jakość miasta, to te, które niewątpliwie mają bezpośredni wpływ MZD czy ZGK, to praca, zdrowie, bezpieczeństwo, środowisko, transport, łączność, czas wolny, samorząd, społeczność. Na ostatnie miejsce edukację postawię, bo musiałabym dłużej tłumaczyć, dlaczego się wiąże. 11 takich czynników, które mogą pozwolić nam ocenić naszą jakość życia. Jeżeli ZGK i MZD nie biorą w tym udziału w podnoszeniu tej jakości życia, to znaczy, że trzeba ją zreformować mocno. Jeżeli jakiś dyrektor się nie nadaje, to trzeba zrobić wszystko, żeby może przeszedł niżej do tej struktury. Nie musi być całe życie dyrektorem po prostu. I to jest pierwsza rzecz. Oczywiście rozumiem, że są procedury, o których prawdopodobnie nie wiem wszystkiego, natomiast nie ma rzeczy niemożliwych.
Jedna rzecz, może powiem tak, ponieważ na tej konferencji wtedy, w tym 2014 roku, nie wiem ile razy usłyszałam od pana Szygudy, że nie da się. Ja zapamiętałam pana Szygudę jako pana nie da się. No nie ma takiej opcji. Jeżeli dyrektor mówi, że nie da się biletów kupić w autobusie, okazuje się, że się nawet w Cieszynie udało przez te 4 lata to wprowadzić. To znaczy, że nie może być dyrektorem, bo jemu najzwyczajniej brak wyobraźni. A wyobraźnia to jest... I kompetencji. Wyobraźnia to jest coś najważniejszego, dlatego że ona nas kieruje do przyszłości. A miasto musi mieć ideę. Dopóki miasto nie będzie mieć idei, to będziemy się zastanawiać, czy pan Szygulda nawalił, czy pani Mąkiewicz nawaliła, czy pan Macura, czy pan Dorda, czy Wawrzeczka trzasnęła. Idea miasta jest najważniejsza. Miasto jako dobro wspólne. Pozwolę sobie jednak na taką dość ogólną refleksję. Kiedy miałem lat 16, a miałem wtedy okazję być organizatorem i biwaków, i obozów. Obok byli zawsze tacy mądrzejsi, a zrobimy to tak. Potem dostawali robotę w rękę i było jak było. Szanowni Państwo. Przepraszam bardzo, to się odnosi do pewnego tła, bo nam, proszę tego osobiście nie odczytywać, bardzo Państwa proszę. To się odnosi do pewnego tła, bo my mówimy o pewnych wartościach abstrakcyjnych, natomiast kiedy wrzucimy to w temat finansowy, to się okazuje, że nikt z nas by z tego nie zrobił. My do ZGK dopłacamy 3 miliony i powiedzcie Państwo, chcecie dopłacić kolejny milion rocznie, żebyśmy kupili ten autobus? To uchwalcie to. Trzeba było to uchwalić, trzeba było to zgłosić jako wniosek. Mielibyśmy rok w rok nowy autobus. Tylko to nie może być tak, że mówimy, ty kup nowy autobus, a on mówi, a za co? No coś musisz wymyśleć, nie? Nie da się. Spółka miejska funkcjonuje w oparciu o finanse publiczne, a my zdecydowaliśmy, słusznie czy niesłusznie, mi wydaje się, że słusznie, że osoby powyżej 70 roku życia nie będą płacić za przejazdy. Że ci, którzy są emerytami czy rencistami, będą płacić połowę. Że dzieci będą płacić połowę. I w ten sposób ci, którzy płacą za bilet, ich jest 25%. 75% korzystających z przejazdów naszej komunikacji miejskiej to są ulgi. I dlatego my musimy dopłacać i myśmy się na to zgodzili. I teraz ogólna odpowiedź, bo kończy mi się czas. Jeżeli ktoś mnie zapyta, czy te spółki funkcjonują ogólnie dobrze, powiem tak, ogólnie dobrze. Jeżeli ktoś mnie zapyta, czy bezbłędnie, nie. Nie bezbłędnie. I ja jestem zwolennikiem tego, żebyśmy poprawiali błędy, a nie wystawiali takie ogólne oceny, bo w ogólnych ocenach mieszkańców, a ankiety były robione w 2013 czy 2014 roku, a potem 2016 odnośnie ZGK, robiła to firma zewnętrzna. Państwo jako mieszkańcy Cieszyna oceniliście tą spółkę dobrze. Autobusy oceniliście dobrze. Ktoś mi już mówił, zmieniły się standardy. Tak, zmieniły się. Pogorszyliśmy, bo jako burmistrz, jako rada decydowaliśmy, że na ten najbliższy czas pieniądze przeznaczymy na coś innego. Ale miejmy też trochę do siebie pretensji. Albo wytłumaczmy, dlaczego przeznaczyliśmy pieniądze na coś innego, a nie mówmy, że starczyłoby na wszystko, bo to byłoby nieuczciwe w stosunku do państwa. A ile powstawały badania? I gdzie były? Gdzie przeprowadzone? Ja też o tych badaniach usłyszałam i byłam zdziwiona. Akurat pytałam mojego dziecka, które dojeżdżało w tym czasie do Cieszyna i też nic o tym nie wiedziało. Więc ja nie brałam udziału w badaniu, mój mąż też nie. Asia też nie, moje dziecko też nie, więc chyba jednak nie było tak zrobione dobrze, jak mówimy. Natomiast oczywiście mamy propozycję teraz wybudowania na przykład wiaduktu za 70 milionów do Cieszyna, a moglibyśmy za 24 miliony wydać na te autobusy, które w końcu musimy przerwać ten zakręty krąg. No nie możemy tak jak pan Szyguda powiedział ostatnio, kupujemy tylko stare autobusy i kupujemy ich tyle, na ile nas stać. No albo się zdecydujemy na duże inwestycje w tym zakresie i będziemy się starać o jakieś dofinansowanie,
bo ja z tego, co pan prezes powiedział, nie usłyszałam. Mamy taki projekt, możemy wnioskować tutaj o pieniądze, tu dostaniemy tyle, tu dostaniemy tyle, tu dostaniemy tyle, na co się państwo decydujecie. Ja dostałam ostatnio informację, że przez najbliższe 3 lata będziemy przygotowywać projekt. I to była ostatnia informacja z tej spółki miejskiej. Także ja nie mam więcej do dodania. I ja krótko, ja chcę powiedzieć, że wiadomo, że priorytetem dla Cieszyna była kanalizacja i to wiadomo, że to była inwestycja na lata i pochłaniała główne koszty. Przecież wiem, to znam to jeszcze jako starosta i tak dalej, te przymiarki. Natomiast co do spółek, no musi być audyt. To musi być niezależny audyt i faktycznie popatrzenie, jak to funkcjonuje. Co do transportu publicznego, proszę państwa, no są, obywatele płacą podatki i są dziedziny, które samorząd, w ogóle władza publiczna powinna im za te podatki jakoś tam rekompensować, czy też umożliwiać, żeby mogli korzystać z tych świadczeń. No na tym to polega po prostu. I takie dziedziny trzeba wytypować i powiedzieć, gdzie mocniej. Tu wytypowano, pan burmistrz mówi, 75% osób korzysta z opłat, znaczy z ulg, prawda? No świetnie, prawda? To myślę, że to jest kwestia tego wyboru, ten Cieszyn na rozdrożu pewnym. I jeżeli się, nie wiem, w tym momencie idzie kolejny kredyt, tak, 20 milionów, jeżeli dobrze wiem, zadłużenie sięgnie ile? Około 70, tak? No więc przy dochodach własnych ile? Około 167? No więc, proszę państwa, no trzeba tu rzeczywiście siąść i tu, dlatego nie uprawiam tu, panie burmistrzu, żadnej demagogii, bo wiem, jakie to jest wszystko trudne. Natomiast tam, gdzie się da, trzeba, no po prostu myślę, że więcej z tego miasta, znaczy z administracji, z samorządu, da się jednak, powiem brzydko, wycisnąć. I tu musi być spojrzenie, niezależnie kto to będzie patrzył na to, pewne świeże, pewne takie Cineirat Studio. I wydaje mi się, że wtedy Cieszyn, przy tych, o czym tutaj wspomniano, przy tej aktywności mieszkańców, no musi pójść do przodu. No proszę państwa, popatrzmy, gdzie poszedł Żywiec, gdzie poszły miasta, które kiedyś były gdzieś tam niżej. Mnie to osobiście, powiem, boli. Dziękuję.